Waldemar z Rolnik Szuka Żony pilnie odezwał się do swoich fanów. Sprawa jest naprawdę poważna i Rolnik postanowił nie zwlekać ani chwili. Co się wydarzyło? Waldemar z Rolnik Szuka Żony od czasu do czasu odzywa się do swoich fanów za pośrednictwem Instagrama. Zazwyczaj robi to wieczorami, gdy zakończy już wszystkie prace na gospodarstwie, ale tym razem postanowił nie zwlekać ani chwili, bo sprawa jest naprawdę poważna. Zobaczcie, co przekazał swoim obserwatorom Waldemar, pilne wieści od Waldemara z Rolnik Szuka Żony. Choć od występu Waldemara w 10. edycji Rolnik Szuka Żony minęło już trochę czasu, to jednak on wciąż cieszy się sporą popularnością wśród fanów show. Dziś jego losom oraz jego związkowi z Dorotą przygląda się regularnie tysiące internautów, którzy śledzą poczynania Rolnika za pośrednictwem Instagrama. To właśnie w tym miejscu Waldemar od czasu do czasu chwali się nowymi zdjęciami i relacjami, by przekazać swoim odbiorcom, co u niego aktualnie słychać. Tym razem jednak Rolnik przybył do nich z niepokojącymi wieściami. Jak się okazało, ktoś podszywa się pod Waldemara w mediach społecznościowych i wypisuje do jego fanów, oferując tawa. Łatwy zarobek. Rolnik zaapelował, aby pod żadnym pozorem nie wdawać się w rozmowę z oszustami. Waldemar z Rolnik Szuka Żony przekazał również, że jak najszybciej zmieni zdjęcie profilowe na swoim koncie na Facebooku, aby jego odbiorcy byli pewni, który profil jest właściwy. Mamy nadzieję, że Rolnikowi uda się jak najszybciej rozwiązać tą przykrą sytuację.